Dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Witajcie, moje kochane dzieciaczki, robaczki. Stuk, puk, kubeczkiem. Zaczynamy pitolenie, zaczynamy kolejny dzień. Mamy dzisiaj poniedziałek, 11 marca. Witajcie, moi kochani ludzie. A tutaj bakuleńka na planie. Ja się śmieję, bo złapałam kubek, kamerkę. Oczywiście przybiegł Barek, gotowy do wyjścia do ogródka. Bakuleńka wskoczyła na okno, no i mamy taki plan. Proszę bardzo. Pyszne, młode listeczki. Napijmy się kawiczki. Ojejkuś, to jest to, co ja kocham najbardziej. Pyszności. Dobra. Bakuleńka obrabia papirusa. Ten papirus już bardzo wyrósł i ciężko kotkom dostać się do listków. I on pójdzie do ogródka, jak się zrobi troszkę cieplej. Mam nadzieję, że to nastąpi. To go przesadzę i on będzie latem, wiecie, przy stole, bo on bardzo fajnie rośnie latem, nie znosi mrozów, natomiast latem się czuje w ogródku bardzo dobrze. Już nowe sadzonki się moczą w wodzie, jak wypuszczą korzonki, to posadzę i kotki będą miały tutaj na oknie świeżego papierosa, chociaż z tym, jak widzicie, sobie bardzo dobrze radzą. Widzieliście już bakuleńkę w takiej pozycji? No, ten papirus jest idealny, prawda, bakuleńko? Młode listeczki, najpyszniejsze. Kochani moi ludzie, u nas dalej buro i ponuro leci jakiś taki kapuśniaczek z nieba. Jest po prostu paskudnie, jest nieprzyjemnie, ogromna wilgoć. Tak jak w sobotę wam nagrywałam filmik i się zrobiło bardzo przyjemnie, tak w niedzielę lało calusieńki dzień. Od rana do wieczora. Taki mieliśmy dzień mamy w Anglii. Czekajcie, jeszcze się kawiczki napiję. Było bardzo, bardzo brzydko. No i teraz jest wilgoć obrzydliwa. Po prostu ręce już mi opadają. Naprawdę. Wczoraj, jak wracałam z pracy, przyglądałam się żonkilom po drodze i wiecie co, one są wszędzie takie marne, takie już kładą się, połamane są. To zimno i deszcz je strasznie zniszczył i ja myślę, że my w Pitulowie nie zdążymy się nacieszyć tymi kwiatkami, żeby sobie siedzieć na kawiczce i nasze pogaduchy kontynuować, bo po prostu zobaczcie, że już się kwiaty kładą. I już po prostu marnieją. Nie ma słonka, to nie ma życia dla kwiatków. Bakuleńka się przygląda na gałązce, na jeżynie siedzi sikoreczka i przed chwilą gdzieś tutaj rudziki się ganiały. Otwierałam jej drzwi, bo płakała, chciała wyjść do ogródka, ale jak otworzyłam drzwi i zobaczyła, jaka jest aura, jaka pogoda, to stwierdziła, że ona ma to w nosie i nigdzie nie wychodzi. Barek też oczywiście płacze, bo chce wyjść do ogródka, ale ja go nie wypuszczam. Tak mi zadeptuje podłogi, że płakać mi się chce. Sprzątam, a Barek depcze. I tylko widać łapki wszędzie na podłodze i wiecie, i piach, i ziemia, i po prostu ja już nie mam siły do tej pogody. Jest tak nieprzyjemnie. Nie wiem, co to się u nas zadziało w tym roku, bo po prostu jest cały czas brzydko. Czasem się jakiś ładniejszy dzień trafi, to człowiek cieszy się, ma nadzieję, że będzie ładnie, a tu na nowo oblechowo. No nic, czekamy, czekamy. W tym tygodniu ma się cieplej zrobić, a w ogóle Jan to mi mówił, że sprawdzał jakąś tam prognozę długoterminową i ogólnie idzie już ciepełko, ma być po 16-17 stopni, czy jakoś tak, aż mi się wierzyć nie chce, bo to oznacza, że się zrobi super. Także dobra, pomarudziłam znowu, ale jest nadzieja na to, że się zrobi już naprawdę tak super wiosennie. Janina chyba mi pisała, że u nas zawsze wcześniej ta wiosna była i tak fajnie, a teraz jej brakuje tego naszego ogródeczka, kwiatków. No ale co zrobić? No tak widzicie, to wygląda i no nic, trudno.
Trzeba czekać, aż to się poprawi. Przeżyjemy. Kochani, wczorajszy dzień mamy upłynął spokojnie w pubie. Było bardzo przyjemnie. Kwiaty świeże na wszystkich stolikach. No to żeśmy z menadżerką razem szykowały w sobotę wieczorem, żeby było na niedzielę wszystko gotowe, było specjalne menu. No, ja po prostu starałam się nie myśleć, jakoś tak, wiecie, żeby to minęło, żeby wrócić do domu i tyle tego. Także mam to za sobą, bardzo się cieszę. Teraz następne, no to czekają nas święta wielkanocne. Ja Wielkanoc, niedzielę mam wolną, to już Wam mówiłam. No i tyle, no i tyle. Oby do przodu. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Tak, ja dzisiaj mam wolne, jest poniedziałek, ale taki poniedziałek. Byłam przed chwilą na poczcie, musiałam jechać po zaginioną paczkę, po jedną z zaginionych, bo druga, jak się okazało, jak sprawdziłam, ta, która z Polski jest wysłana przez moją, znaczy, która była wysłana przez moją psiapsię, to została odesłana do Polski. Nic nie wiedziałam, że paczka już jest, także nie wiem, mam nadzieję, że ta paczka dotrze do niej i będzie mogła ją wysłać z powrotem i że nie będzie żadnych kosztów, będziemy to reklamować. Zobaczymy, co dalej. Natomiast ja odebrałam paczkę dla Barka z probiotykami, także już ją mam, no ale musiałam specjalnie jechać. Jakiś straszny bałagan się zrobił, nie wiem, o co chodzi. No ale dobra, ważne, że probiotyki... śmieciarze jadą. Znowu będzie komentarz, jak ja mogę mówić, że śmieciarze jadą. No, no jedzie śmieciara, będą zabierać śmieci. Baryk usłyszał. Tak, także co to ja mówiłam? Zapomniałam, wybiło mi z rytmu. Aha, są probiotyki dla Barka, także całe szczęście, że przynajmniej to się znalazło, a też Avizo nie miałam, no ale już odebrane. Teraz sobie siadam na chwilkę na kawiczkę, lecę z Barkiem i jadę do Birmingham za chwilę, znaczy za chwilę, no gdzieś za półtorej godziny. Jak właśnie wrócę z Barkiem, to się zbieram i jadę. Mam ważną sprawę do załatwienia, także troszkę mi tam zejdzie. Taki to dzień wolny, widzicie. Zamiast odpoczywać, to najpierw poczta, później muszę jechać właśnie, także taka jestem trochę wybita z rytmu wolnego dnia. No ale mam ważną sprawę do załatwienia, już Wam nie będę mówiła, o co chodzi, nieważne, nie wszystko trzeba opowiadać, no ale muszę jechać. Nie chcę mi się, nie lubię tam jeździć, bo tam zawsze korki, ciężko się jedzie, ale nie mogę tego zostawić, muszę pojechać. No także może się odezwę tam do Was na miejscu, bo będę chciała troszeczkę pochodzić po sklepikach takich hinduskich, tylko wiecie co, to znaczy jak już załatwię, co mam do załatwienia, ja nie jadę po to, żeby sobie po sklepikach pochodzić, ale lubię tam do nich zajrzeć, bo zawsze sobie coś tam dobrego kupię, chociaż w sumie to niczego mi tak nie potrzeba, ale lubię, u nas nie ma takich sklepików fajnych i nie wiem, no zajrzę na pewno, ale nie wiem, czy będę Wam coś nagrywała, raczej wątpię, bo kiedyś jak nagrywałam filmik, próbowałam nagrywać, to od razu podchodzili, pytali się co, jak, dlaczego, czemu z kamerką, wiecie co, oni nie lubią, Hindusi nie lubią, jak się nagrywa, więc raczej nie będzie żadnej relacji. No, a ja sobie po prostu pójdę i zobaczę, bo u nas to są takie bidne, są może ze dwa takie sklepy, ale one są takie, wiecie, tam wszystko to normalne, co u nas w sklepach, jakieś tam ryże, mąki i tak dalej, nic ciekawego, a tam mają dużo większy wybór, także zobaczę. No i to znowu mi zejdzie sporo czasu, także myślę, że raczej odezwę się do Was, jak wrócę. Dobra, kochani ludzie, to ja się z Wami przywitałam, a teraz idę usiąść na chwilkę chociaż. A jeszcze Wam powiem, że rosół, który gotowałam w sobotę, wyszedł taki dobry, taki smaczny, kurczę. Nie mogłam się najeść. Jan kupił taki duży szponder i wiecie, był na skrzydłach z indyka ten rosół i jak dołożyłam ten szponder, który naprawdę był spory, to ten rosół się zrobił taki smaczny.
Jednak jak jest więcej wołowiny, to smakuje najlepiej. Ja to pamiętam, że babcia zawsze robiła, wrzucała jak najwięcej rodzajów mięsa i wtedy ten rosół smakował wybornie. Ja teraz co prawda miałam na dwóch rodzajach mięsa, ale naprawdę wyszedł przepyszny. Dobra, ludzie, nie przeciągam, to do następnego łączenia. Ja, kochani, już wyszłam z tej dzielnicy, gdzie są sklepy azjatyckie. Utknęłam też na chwilę w polskim sklepie, a teraz właśnie wyszłam. O, czekajcie, bo nie mam torby. Byłam w Tesco Extra. Pokażę wam, co kupiłam, jak wrócę do domu. Teraz lecę tutaj w tą stronę jeszcze kawałeczek, w jedno miejsce. No i za chwilę będziemy wracać do domu. Załatwiłam już wszystko, co miałam załatwić wcześniej. Także cieszę się bardzo. Weszłam sobie na chwilę na kawkę, wypiłam kawiczkę, pogadałam sobie, bo to taka polska cukiernia, gdzie można sobie kawkę spokojnie wypić, ale już nic nie nakręcałam. Dobra, kochani ludzie, ruch średni, bo wiecie, dzisiaj poniedziałek, to za dużo ludzi nie ma, także lecę dalej. Witajcie, kochani ludzie, ja już jestem w domu, dotarłam cała i zdrowa. Tak nie lubię jeździć do Birmingham, ale dobra, obyło się bez żadnych korków większych. W drodze do to przejechałam po prostu tak normalnie, natomiast jak wracałam, to mnie złapał korek, ale szybko poszło, nie stałam, tylko wiecie, tak pomalutku jechałam. W sumie nawigacja pokazywała 7 minut korka i faktycznie tyle to trwało, także nie było źle. Ale wróciłam jeszcze przed tym głównym ruchem, nim ludzie z pracy wracają, wiecie, 17, 18 to wtedy jest najgorzej. Niestety wtedy Jan wraca z pracy i zawsze się wkurza, bo ta droga to trwa i trwa i trwa. Kupiłam sobie na drogę kawę, bo poczułam się tak zmęczona, jak już stwierdziłam, że jadę do domu, że mówię, wezmę sobie kawę, ale w ogóle mi nie wchodzi. Bo ja naprawdę za dużo tej kawy to nie piję. Piję jedną kawę dziennie, czasami w ogóle. I jak mi się zdarza druga kawa, to przeważnie wtedy, jak dłużej pracuję. A trzecia kawa dzisiaj i po prostu już czuję, że chyba jej nie dopiję. Łyczek, dwa jeszcze tutaj przy was i tyle tego. Kupiłam sobie w Greksie, ale wiecie co? Wzięłam sobie white coffee, białą kawę, ale nie za bardzo mi smakuje. A ja, zobaczcie, w tej kurteczce, o której wam ostatnio mówiłam w aucie, ganiam w niej teraz cały czas, jest po prostu świetna. Przeleżała w pudełku, dobrze, że jej nie oddałam. Tak nie widać, o teraz lepiej troszeczkę widzicie. Ona nie jest jakaś długa bardzo, nie wiem, czy to widać. O, taka akurat zakrywa mi 4 litery. Ale jest taka fajna, nie za gruba, no po prostu idealna na tę pogodę. Także cieszę się bardzo, bo mam starą, nową kurtkę i jak widzicie, cały czas ganiam w apaszce od moich ciotek klotek. Także co miałam załatwić, to załatwiłam. Bardzo się cieszę, bo sprawa była ważna. No i na chwilkę wam nagrałam, widzieliście, że jeszcze podskoczyłam do Tesco, tam jeszcze do jednego sklepu. W polskim sklepie byłam, troszeczkę po tych właśnie azjatyckich sklepach pochodziłam, ale chwilę, wiecie co, nie mam dzisiaj fazy na chodzenie, po prostu miałam do załatwienia to, co miałam i wiecie co, czasem jest taki dzień, że mamy ochotę poganiać, a czasami to się w ogóle nie chce, ale ja to się ogólnie zrobiłam taka, że jakoś po sklepach to nie za bardzo. To znaczy tak, wejdę z chęcią na chwilę, pochodzę 10 minut i mam absolutnie dosyć, a 2-3 sklepy i ja po prostu stwierdzam, że nie, że kompletnie nie mam fazy i tak widzę, że właściwie to jest za każdym razem. Jak sobie przypominam, jak byłam młodsza, to mogłam po sklepach ganiać, a w tej chwili to po prostu natychmiast czuję się zmęczona, nie ma w tych sklepach czym oddychać, jakieś takie dziwne powietrze tam jest i
Od razu wychodzę, także jeszcze widziałam taki fajny, duży market otwarty z afrykańskim jedzeniem i na pewno jak będę, bo jeszcze będę musiała jechać przynajmniej ze dwa razy do Birmingham w kwietniu, także pewnie sobie tam podejdę i zobaczę, co jest, chyba że znowu nie będę miała fazy. Coś tam kupiłam, nie za dużo powiem Wam. Kupiłam czajnik nowy, dzbanek nowy do filtrowania wody, bo ten nasz, co my mamy, przepraszam, my mamy Brity. No oczywiście nie kupujemy oryginalnych filtrów, bo są strasznie drogie, a my sporo tej wody filtrujemy. No i te filtry są takie, że bardzo wolno woda leci. No i ostatnio miałam polecony taki garnek, co ja z tym garnkiem, czajnik teskowy, z teskowymi filtrami, ponoć bardzo fajnie szybko woda się filtruje, a że akurat jest promocja i że tam Tesco po drodze miałam, no to weszłam i kupiłam. Słuchajcie, no cena naprawdę 7,50 to nie jest jakaś wygórowana cena, zobaczymy jak to działa. Już widzę, że chyba wielkość jest taka sama jak tego Brity. Zobaczymy, kochani moi, to nie jest jakiś majątek, a jak faktycznie te filtry będą szybciej działały, no to ułatwi życie. Chociaż ja się już przyzwyczaiłam do tego, co mamy, zawsze sobie tak zorganizuję, że ta woda sobie, tam wiecie, się filtruje, bo wiecie, że ja mrożę wodę i potem ją rozmrażamy i dopiero pijemy, robię sobie taką strukturalną wodę. Barek nie chce pić wody z kranu, natomiast taką przemrożoną piję chętnie i powiem Wam, że my tak samo lubimy, jak tę wodę przemrozimy. Jest zupełnie inny smak wody. Kto nie próbował, to polecam spróbować po prostu takiej zwykłej wody i potem sobie ją przemrozić, zamrozić, rozmrozić i zobaczyć, jaki jest smak. Przypominam, ja nie wiem, jak jest w Polsce, pewnie zależy, jaki region, czy ktoś ma filtry, czy nie, ale przypominam, że w Anglii woda z kranu nadaje się do picia, także spoko. O, tutaj widzę w tym, w dzbanku jest jeden filtr, a ja kupiłam jeszcze, dodatkowo wzięłam 3 filtry, także mamy na 4 miesiące zapas, to spoko, kochani. Ludzie, tutaj się jakoś odwrotnie wkłada, bo do Brity wkłada się od góry, a tutaj się podobno od dołu wkłada. Także zobaczymy. Wielkość, myślę, podobna. No. Dobra, zobaczymy, jak to działa. Nie ma co się zastanawiać. Po prostu trzeba zobaczyć. Co jeszcze kupiłam, kochani ludzie? W polskim sklepie wzięłam sobie toniki Ziai, bo była cena 2 funty, takie tanie, to mówię, wezmę sobie, a wiecie, jak to jest z tymi tonikami, tego się pełno zużywa. Wzięłam sobie ogórek, nagietek, co tam jeszcze, rumianek i wzięłam płatki róży, po każdym z jednego, wiecie co, po jednym z każdego. To się zawsze przyda, jeśli nie woła, niech sobie stoi za taką cenę. Ja naprawdę dużo toników zużywam, także to się wiadomo, że przyda. I jeszcze sobie wzięłam z tej serii z Bielendy Beauty Molecules, taką wodę micelarną. Dostałam też od naszych znajomych taki krem do buzi i z tej serii i serum, które bardzo mi przypasowało, to mówię, wezmę sobie wodę micelarną, bo ostatnio coś mnie podkusiło i zamówiłam sobie wodę micelarną z Avonu i powiem Wam, że jest do D. Najgorsza micelarna, jaką w ogóle kiedykolwiek używałam. Zaraz ją wywalę, bo po prostu jej nie znoszę. Także mam nadzieję, że ta się sprawdzi. Normalnie to zawsze używałam Garniera, a teraz mówię, czas na zmianę. Co jakiś czas to lubię sobie zmienić. No albo używam tego takiego żelu z firmy Clinic, który jest bardzo fajny, albo tego mojego płatka do mycia buzi, zależy jaką mam fazę.
Zobaczymy, nie było to drogie, to sobie wzięłam. Co baryłeczko, za chwilkę pójdziemy na spacerek, tylko muszę jeszcze chwilę do ludzi pogadać. No i słuchajcie, kupiłam sobie kubek na wiosnę, żółty w środku i mnie przyciągnął jak pszczołę, się śmieje właśnie. Zwykły taki kubeczek z pszczółkami, kupiłam sobie do herbatek moich. Mam, ja nie wiem co ja mam, jak przychodzi wiosna, to jak widzę jakieś kubki z dodatkami żółtego, to mi się zawsze podobają i biorę. Nie pamiętam, kiedy sobie jakiś kubek kupiłam, ten jest zwykły, najzwyklejszy taki. Troszeczkę ścięty w górę, on nie jest prosty, ale jest dosyć duży, myślę, że na herbatki moje, które teraz będę piła, to będzie idealny, przyjemny w pitulowie do posiedzenia, a może i nawet na kawę, zobaczymy. Pełno tych różnych kubków, ja już tyle razy oglądałam, a mówiłam Wam ostatnio, że mam ochotę na nowy kubek, a ten jakoś tak mi się spodobał. Wiecie co? Mam żółty kubeczek, który sobie już dawno temu kupiłam i go bardzo lubię, ale muszę się go pozbyć, także ten będzie w zamian tego, a wiecie dlaczego? Ja ten bardzo lubię, jest śliczny, uwielbiam go, ale on jest za mały. Ani na herbatę, na kawę to ewentualnie malutką taką, a ja bardzo rzadko piję małą kawę i on praktycznie stoi, ja go nie używam. Więc pomyślałam sobie, że po prostu żeby równowaga była zachowana w kolorach i w sztukach, to po prostu wezmę sobie nowy kubeczek i tak. Nie był drogi, 2,50 chyba kosztował, więc Agulinka sobie zrobiła taką drobną przyjemność na poprawę humoru. Było więcej kubków, które mi się podobały, ale wiecie, w każdym sklepie mi się gdzieś kubki podobają i ja już widzę minę Jana, jak to zobaczy. Znowu kubek. Ale uwierzcie mi, no chyba ostatni kubek, jaki kupiłam, to był właśnie ten, ale ja go bardzo dawno temu kupiłam. 2 lata temu, 3 lata temu, nie wiem, nie pamiętam. Ja mam naprawdę bardzo mało kubków. No i ostatnia rzecz na poprawę humoru. Na Dzień Kobiet, można tak powiedzieć, na spóźniony prezent na Dzień Kobiet. Kupiłam sobie, dziewczyny, dziewczynki, laseczki moje kochane, kupiłam sobie to rybunie. Pokażę Wam. Mam taką w kształcie podobną, tylko że z zamszu szarego i ten zamsz już mi się tak na brzegach pościerał i na pasku wszędzie, że po prostu wygląda już to nieestetycznie. Jeszcze ją zostawię chyba, nie wiem, albo jak się wkurzę, to wywalę. Tamta jest taka bardziej sportowa, chociaż ta tak samo, ale właśnie potrzebowałam jakiejś jasnej torebki, nie eleganckiej, nie dużej takiej, no takiej bardziej sportowej i stwierdziłam, że ta jest idealna i wzięłam sobie, nie była droga, a więc będę miała, jak się zrobi ciepło do ciuchów jakichś takich już, wiecie, wiosennych, letnich. Poczekajcie, muszę się ten ogarnąć z paskiem, bo patrzyłam na necie, szukałam już dawno jakiejś takiej torebuni właśnie tej wielkości. Ale wiecie co, ja to lubię torebki kupować tak, że lubię dotknąć. No chyba, że znam jakąś torebkę, widziałam wcześniej, to mogę kupić. Nie była naprawdę droga, chyba 8 albo 10 funtów, zaraz Wam powiem, 10 funtów. Także spoko, będę miała taki fajny kremowy kolorek. Czarną mam, eleganckie mam, po prostu potrzebowałam taką, wiecie, że, no żeby nie była czarna. A to nie jest przypadkowy zakup, tylko po prostu specjalnie weszłam do sklepu, właśnie szukałam torebki. Ona tak wygląda, zwykła, taka najzwyklejsza w świecie, prosta. To chodziło mi o to, żebym mogła przez ramię przerzucić, wiecie, do jeansowej kurtki będzie, do jakichś jaśniejszych rzeczy, czy to widać? No coś tam widać. Ja uważam, że jest zwykła, prosta, bez żadnych, wiecie, tam udziwnień. Za takie pieniądze może być. Zobaczymy, na ile mi starczy. Ja tak za bardzo rzeczy nie niszczę, ale wiadomo, że jaka cena, taka jakość. Ale kochani moi, spoko. Także prezent na Dzień Kobiet. Zaklinamy wiosnę! No do tej kurtki to tam średnio pasuje, ale w sumie też mam jasne kozaczki, jedne, których też, takie beżowe, których w ogóle, znaczy kozaczki, takie
wiecie, botki, których nie noszę, ale no nie, no ta będzie fajnie do jeansu pasowała. Co myślicie, kobiałki? To jest tak klasyczny fason, fajny, szeroki pasek. Zadychę, spoko jest. No. I to całe moje zakupy. Także wszystko, co miałam, to załatwiłam. Torebu nie kupiłam, czajnik kupiłam, bo wiedziałam, że on jest w promocji. Także specjalnie poszłam do sklepu po niego. No i mówię, już nie miałam siły więcej chodzić. Mówię, tak, już jestem zmęczona, bo jednak no, musiałam dojechać. I mówię, wracam pędem do domu, żeby uniknąć korków, żeby nie stać gdzieś tam, nie denerwować się. Teraz sobie chwilę odpocznę i polecę z Barkiem. Przebiorę się, założę sobie adidaski i pójdę trochę poćwiczyć. Nie wiem, na ile będę miała siłę, ale wiecie, jak teraz trochę odpocznę, to jeszcze sobie troszkę pewnie poganiam, poćwiczę, porozciągam się tak na poprawę humoru, na to, żeby tak zachować. Staram się tak co drugi dzień ćwiczyć. No tak, tak dokładnie, więc nawet jak mi się nie chce, to zawsze jak nie poćwiczę rano, to staram się to robić po obiedzie czy wieczorem, chociaż trochę, ale żeby codziennie coś, znaczy co drugi dzień, żeby coś zrobić. Nie daję rady codziennie, bo po prostu tych obowiązków jest sporo, ale kochani, nawet jak ćwiczę co drugi dzień, to spokojnie, fajnie się przez to czuję i czuję też różnicę. Także moi kochani ludzie, takie to zakupy. Kubeczek taki skromny, ale mi się podoba. Zwykły kubasek, coś nowego. Ja naprawdę tych kubków mam tak mało. A z tego kubka, który wy dobrze znacie, to powiedzcie mi, ile lat ja już piję. Ja już go tak długo mam. Nie wiem, ile lat, ze 4? Jak nie więcej, jak nie z 5. Nie wiem, ile lat z niego piję, ale już niedługo to będę jak Jan. Jan ten swój kubek to ma już chyba ze 20 lat. Wiecie, już go pokazywałam wam nieraz, Janowy kubek do kawy. Tu mam takie czerwone, od pierścionków mi się zaparzyło, bo a srebrne pierścionki, a mi się zaparzyło, bo w pubie bez przerwy w wodzie mam rękę i coś, wiecie, mi się tak zagrzało i mnie to boli. Smaruję sobie maścią z glistnika, powinno mi to zniknąć, ale tak po wczorajszym dniu właśnie mi wyszło i mi przeszkadza. Dawno nie miałam takiego czegoś. Brzydko to wygląda, ale to się szybko zagoi. Nie mam tendencji do takich zmian, więc myślę, że powinno szybko zniknąć. No. Także cieszę się z nowego kubaska, jak mała dziewczynka. Kochani, i to tyle. Pusta siata, kasy ubyło, ale nie straciłam jakoś dużo pieniędzy, także nie jest źle. No. I to wszystko, i to by było na tyle. Idę teraz usiąść. Naprawdę, jak ja sobie pomyślę, ile ja kiedyś mogłam biegać po sklepach, jak to się ganiało, a teraz to po prostu jakoś tak... Mam takie wrażenie, że nie mogę oddychać, że po prostu męczy mnie powietrze w sklepach i nie wiem o co chodzi, ale naprawdę to jest... Bardzo duża zmiana u mnie. No, to rebusia zwykła, bardzo mi się podoba. Nie trzeba cały czas w czarnym chodzić, trzeba z tych ciemnych kolorów trochę wychodzić. A ja mam tendencję do chodzenia w czarnym. Także myślę, że na czas wiosny, lata będzie fajna, nie? Podoba mi się, chyba mi pasuje, bo mam jasne włosy. No... Myślę, że dobry zakup, taki niby to spontaniczny, no ale mówię, już od dawna się rozglądałam, patrzyłam na Vinted, ale na Vinted są takie ilości torebek, po prostu nie na moje nerwy, a poza tym, mówiłam, lubię dotknąć, pomacać, nie? Tak samo jak ze spodniami, ja mam straszny problem zawsze, żeby kupić jeansy. O jeansach mówię, bo leginsy to spoko, można tak kupować, ale spodnie, no to właśnie sobie kupiłam na Vinted
leginsy z Marka Spencera, dziesiątki wzięłam, zobaczymy, czy będą na mnie dobre. Zapłaciłam chyba 4,50 za nowe leginsy, a jak zobaczyłam, sprawdzałam na necie, w jakich cenach są leginsy z Marka Spencera, no to wzięłam bez zastanawiania się, mówię 4,50 za leginsy z Marka Spencera, zobaczymy jakie będą, bo słyszałam, że są bardzo dobre, a nigdy nie miałam. A wszystkie leginsy z Primarka mi już po prostu zjeżdżają. Zrobiły się za luźne, więc mówię, nie będę teraz nowej garderoby kupowała znowu w Primarku. Zobaczę, może lepiej mniej, a lepszą jakość. Zobaczymy, co przyjdzie. Także dzisiaj taki przegadany znowu filmik, taki jakby haul. No haul nam się zrobił, zakupowy. Dziękuję Wam za dzisiaj. Dajcie znać, czy znacie te dzbanki do filtrowania wody z Tesco. Ja jestem ciekawa, dam Wam znać w następnym filmie, jak on działa, czy rzeczywiście szybciej, albo zrobimy sobie test. Jeden i drugi dzbanek postawimy i zobaczymy, który wygra. No, damy radę, kochani ludzie. To rebusia fajna, poprawiłam sobie kubek. Kubek sobie poprawiłam, słyszeliście to? No. Macie bekę teraz. Także poprawiłam sobie humor, drobiazgi na Dzień Kobiet. Uważam, że każda kobieta powinna sobie co jakiś czas sprawić jakiś fajny drobiazg, żeby poprawić sobie humor. A ja naprawdę bardzo, bardzo rzadko sobie coś kupuję, więc uważam, że jest okej. Kochani, nagadałam się troszkę. Idę teraz usiąść, jeszcze łyczek tej kawiczki. Przepraszam, wypiję i lecę z baryłką. Żegnam się z Wami łyczkiem kawiczki. Trzymajcie się, moje kochane dzieciaczki, robaczki. Dziękuję Wam za dzisiaj. No i co? Dalej zaklinamy wiosnę. W następnym filmiku przywitam się z Wami z nowym kubeczkiem i zobaczymy, czy to pomoże. Trzymajcie się, dziękuję Wam za dzisiaj. Moc miłości prosto z serca i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!